Cześć. Ja nazywam się Marek i na dzisiejszym filmie chciałem się z wami podzielić najnowszym update'em, jeżeli chodzi o airdrop Keybase. Także lecimy. Korzystając z okazji, chciałem was zaprosić na moją stronę bloga www.marekporwol.pl. A także, jeśli chcielibyście zgarnąć nawet do 500 zł na darmowych rzeczach, zapraszam na stronę bitly łamane przez kasa500.pl. Jak widzicie jesteśmy już na stronie keybase.io łamane przez airdrop, tam znajdziecie możliwość zapisania się do tego airdropu, czyli tutaj po prawej stronie mamy login, także instalację aplikacji. Ale najważniejsze informacje znajdziemy tutaj w tekście, czyli mają 2 biliony lumenów do rozdania o wartości około 131 milionów dolarów. I to, co możemy czytać niżej, to dokładnie informacje, jak 15 listopada zostały rozdysponowane lumeny przeznaczone na ten okres. Wszystkich zarejestrowanych, zakwalifikowanych użytkowników jest 145 300, także niesamowita ilość użytkowników. Na każdą osobę przypada 688 lumenów, czyli Łatwo to możemy policzyć, ile tego będzie sztuk 688 razy 145 300. Tak jak widać, 100 milionów sztuk stelara. Także jest to niesamowita kwota. Następny airdrop przewidywany jest na 15 grudnia. Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się wcześniej, po prostu zostają zakwalifikowane, a Ty możesz zapisać się na następną turę tego airdropu. Dodatkowo, na tym filmie pokażę Wam, jak wypłacić Lumeny na portfel zewnętrzny albo na konto giełdowe. I zrobię to właśnie w tym momencie. Teraz przejdziemy do aplikacji KeyBase. I pokażę Wam co należy zrobić, aby wysłać Lumeny w inne miejsce. Może to być portfel, może być giełda, gdzie chcecie możecie je po prostu wysłać. Także lecimy dalej. O właśnie, jesteśmy w aplikacji Keybase i przechodzimy do Wallet. I tutaj możemy zauważyć, że moje Lumeny są już na portfelu. Aby je wysłać, należy kliknąć Send a następnie wybrać, gdzie chcemy je wysłać. Możemy wysłać je do user'a na Keybase, czyli tak jakby przelew wewnętrzny. Można wysłać na adres Stellara, a można rozdysponować to pomiędzy adresami, które mamy dodane tutaj w aplikacji Keybase. Także ja chcę wysłać Stellary na zewnątrz, więc klikamy to Stellar Address. Pojawia nam się okienko. Tutaj u góry, gdzie widzicie tu Stellar Address, wpisujecie adres giełdy lub twojego portfela. Bardzo ważne, aby nie było tutaj żadnego błędu, dlatego początek i koniec tego adresu zawsze sprawdźcie sobie dwa razy. Następnie zmieniamy rodzaj waluty, jaką będziemy tutaj dysponować. Także dajemy Change. Zmieniamy na Lumeny i w tym momencie możemy wpisać Ilość jednostkową lumenów do wysyłki. Ja na przykład podam 680 sztuk. W tym polu należy wpisać jakikolwiek tytuł. Może to być na przykład Keybase. To jest tak, jakby tytuł przelewu nie ma za bardzo znaczenia. No i najważniejsze jest trzecie pole. Jeśli wysyłacie na giełdę lub w jakieś miejsce, gdzie jest potrzebny kod MEMO. To wpisujemy ten kod w trzecie okienko, czyli tutaj. I to jest bardzo ważne, żeby to wpisać, bo jeśli wyślecie kryptowaluty na przykład na Bitbaya, nie podając tego memo, to możecie je po prostu utracić. Z tego co wiem, Bitbay pomaga odzyskać te kryptowaluty, ale zabierają 20% wartości, także nieopłacalny biznes, żeby się pomylić. No jak już uzupełnimy tutaj wszystko, klikamy send. I w tym momencie nasze kryptowaluty zostaną wysłane do miejsca docelowego. Także to by było tyle. Jeśli film jest dla Ciebie wartościowy, to zostaw łapkę w górę, rzuć też subem i do usłyszenia w następnych filmach. Hej!